Cześć, jestem Michał i będę odpowiadał na Wasze pytania związane z bezpieczeństwem IT. EDR jest to grupa programów służących do kompleksowej ochrony tzw. endpointów, czyli komputerów, telefonów, tabletów, a nawet serwerów. I jak sama nazwa wskazuje, może rozwiniemy tutaj akronim Endpoint Detection and Response, czyli z angielskiego coś, co ma tak naprawdę się skupić na wykrywaniu wszelkiego rodzaju zagrożeń, a także raportowaniu ich, czy to w centralnej konsoli, czy w jakimś innym systemie, żeby odpowiednie służby mogły podjąć działania związane z mitygacją tych eventów. EDR, skupiając się na ochronie endpointów, adresuje tak naprawdę 80% bezpieczeństwa, które możemy zaadresować w danym otoczeniu. Chodzi o to, że w dzisiejszych czasach EDR jest systemem, który bardzo kompleksowo śledzi wszystkie eventy generowane przez system operacyjny albo końcówkę, na której się znajduje. Mówimy o takich bardzo granularnych informacjach, jak otwarcie pliku, otwarcie soketu sieciowego, utworzenie jakiegoś procesu potomnego, dostęp do jakiejś części dysku, do której zazwyczaj na przykład nie mamy dostępu, podniesienie uprawnień itd., itd. To są bardzo granularne operacje, które umożliwiają budowanie całych scenariuszy, na których oparte są też ataki związane z naruszeniami bezpieczeństwa. Czyli można tutaj sobie wyobrazić, że mamy takiego strażnika, który patrząc na to, co robi dany użytkownik w systemie, wyszukuje anomalii z tym związanych, a z dużym prawdopodobieństwem taką anomalią będzie jakiś incydent związany z naruszeniem bezpieczeństwa. Czy to jest na przykład otwarcie pliku, do którego wcześniej nie mieliśmy dostępu, czy próba wysłania danych, których zazwyczaj nie wysyłamy, czy to jest na przykład przeskanowanie swojego otoczenia sieciowego, do czego no, zwykły użytkownik w swojej pracy zazwyczaj nie robi. Tak? Takie rzeczy, takie eventy śledzi EDR i na podstawie tego, co robi użytkownik, jakimi schematami się porusza w ramach swojej pracy, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia z incydentem bezpieczeństwa, czy nie. NDR, czyli Network Detect and Response, czyli podobny system jak EDR, natomiast skupiający swoje działanie na sieci korporacyjnej, w której taki system działa. Adresuje potrzebę monitorowania ruchu w sieci korporacyjnej i wyszukiwania anomalii pod kątem naruszeń bezpieczeństwa informatycznego. Cały czas patrzy, jakie mamy przepływy w sieci, z jakiego serwera do jakiego serwera, czy dany ruch jest ruchem wynikającym z naszej normalnej pracy, czy są to na przykład właśnie maile, które wysyłamy do współpracowników, albo ruch związany z przesyłaniem informacji do przeglądarki internetowej, czy jest to jakiś niespecyficzny ruch, który na przykład skanuje całe środowisko sieciowe i patrzymy, ile na przykład komputerów jest w sieci. Znowu, to jest rzecz, której normalnie użytkownik nie robi. W momencie, kiedy mamy do czynienia z taką anomalią, możemy założyć, że albo jest to działanie świadome i podyktowane czymś, co akurat zostało zlecone, no albo już mamy do czynienia z jakimś oprogramowaniem, które próbuje nam przeskanować środowisko i w poszukiwaniu jakichś podatności wewnątrz już sieci korporacyjnej. Security Information and Event Management, czyli system związany z zarządzaniem eventami związanymi z bezpieczeństwem informatycznym. Jest to najbardziej duży i złożony system ze wszystkich trzech opisywanych dzisiaj. SIEMy w dzisiejszych czasach to spore kobyły, które służą do tego, żeby zbierać dane, żeby zarządzać tymi danymi, żeby te dane korelować oraz żeby je wizualizować. Czyli tak naprawdę jest to, można powiedzieć, centralny punkt, na którym skupia się bezpieczeństwo i przetwarzanie wszystkich eventów związanych z bezpieczeństwem IT. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli na przykład dany użytkownik ściągnął jakieś podejrzane pliki, będziemy mieli takie logi w SIEM-ie z firewalla, przez które dane pliki zostały przesłane, a później na przykład dany użytkownik zaczyna skanować sieć z jakiegoś powodu, to
korelując te dwa zdarzenia, możemy stwierdzić, że chyba coś podejrzanego ten użytkownik ściągnął, gdyż najpierw ściągnął coś z internetu, widzimy tą informację, a później zaczyna robić rzeczy, których nigdy nie robił, tak? Czyli można powiedzieć, że uruchomił coś, czego chyba nie powinien uruchomić. Praktyka mówi, że najlepiej jest mieć wszystkie trzy rozwiązania, czyli EDR-a, NDR-a i SIEM-a, natomiast nie zawsze ma to sens. Tutaj już każdy powinien zasięgnąć wiedzy eksperckiej, od tego jesteśmy, czy dane rozwiązanie warto implementować, czy nie. Z całą pewnością, jeśli chodzi o początek przygody z bezpieczeństwem, najlepiej zacząć od EDR-a. SIEM do jeszcze niedawna był kojarzony z byciem bardzo podstawowym oprogramowaniem służącym do zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa w firmie. I faktycznie w wielu przypadkach to jest prawda. Natomiast sama rola SIEM-a, czyli można powiedzieć zbierania wszelkiego rodzaju informacji o zdarzeniach, które mają miejsce w sieci korporacyjnej, sytuuje ten system bardziej jako zbieracz informacji, a nie jako system, który faktycznie jest dobrym źródłem związanym z dziejącymi się w danym momencie incydentami bezpieczeństwa. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że SIEM jest tak dobry, jak systemy, które zasilają SIEM-a w informacje. W momencie, kiedy mamy źle skonfigurowane, nieoptymalnie nasze otoczenie sieciowe, czyli do SIEM-a powiedzmy trafiają tylko wybrane informacje związane z tym, co się dzieje w sieci, no to wiadomo, że SIEM w takim wypadku nie jest dobrym źródłem informacji o incydentach. Jeżeli nasza firma jest bardzo nowoczesną organizacją, która w dużej mierze opiera się o usługi chmurowe i pracowników zdalnych, nie mamy infrastruktury, w związku z tym nie bardzo też tego SIEM-a ma co zasilać. Tutaj podstawowym źródłem informacji o bezpieczeństwie będzie właśnie EDR. I dlatego od niego lepiej zacząć, jeśli chodzi o kwestię faktycznego wykrywania incydentów, naruszeń bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o NDR-a, żeby go nie pomijać, ma to duży sens w momencie, kiedy mamy sieć korporacyjną podzieloną na oddziały, połączoną sieciami VPN i tak dalej. W przypadku, kiedy mamy firmę, gdzie dużo użytkowników jest użytkownikami zdalnymi i nie mamy serwerowni, korzystamy z usług w chmurze, EDR właściwie nie ma sensu, dlatego że nie będzie miał skąd czerpać danych, żeby zasilać takiego SIEM-a informacjami o zdarzeniu. Jeśli jeszcze nie wiesz, czy EDR, NDR albo SIEM to technologie dla Ciebie, skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w zabezpieczeniu danych Twojej firmy.